Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Byliśmy w lesie z rana. Przynieśliśmy grzybów, no i od razu rozkładam je na sita. W nocy troszeczkę coś pokropiło i są one wilgotne. Mieliśmy iść wypić kawę, ale zanim wypijemy kawę, zanim się rozgrzejemy, to te grzyby się skleją i później jak będę wyciągać je z koszyka, będą mi się te kapelusze odrywały, rozrywały. Dlatego robię od razu na sita i zaraz pójdą na suszarnię. Pokażę Wam, jak u nas się suszy, dosusza. O, te już się zaczynałem na dole sklejać, także trzeba to robić dosyć szybko. Czyścimy je w lesie od razu na bieżąco, ale mimo wszystko gdzieś jeszcze jakaś igiełka spadnie, więc teraz doczyszczanie ostateczne. I nie przekrawam ich na kawałki. Prawdziwki tak, jeżeli jest kapelusz, to kroję go na paski, pod grzybków nie kroję. Suszę w całości, zobaczcie jaki ten jest piękny. To jest prawdziwy król podgrzybka. Twardy, pod spodem zdrowiutki, ładnie wybarwiony. Otwory zaczynają się otwierać i wysypują się zarodniki. Korzeń twardy, solidny. Takie grzybki lubię. Śliczne. Dyskusja na wysokim poziomie się toczy. Przyszła mamusia do pomocy. We dwie zawsze szybciej. Część grzybów suszymy na suszarni, którą Edziu zrobił z tatusiem już kupę lat temu. Za chwilkę Wam ją pokażę, a część na suszarkach. Jest. U nas też. Też prawdziwków było bardzo dużo. A u nas jest. Tak. Nie wiem. Byliśmy ile? Półtorej godziny? Tak. Ona zwaga w niedzielę. Tam by nie było, wiem? Może się pokazało. Tu na nie ma. Aha. Dziękujemy nawzajem. Jakbyś transmisję, to może nie pokażą. A jeszcze bliżej. A to trzeba było bliżej. To Pana pokażą. Pokażą. Proszę, pokażą. Tu można pomachać. No i pokazali. Jak chcieli, to pokazali. O, jest wesoło zawsze u nas. Mamusia została układać, a ja w tym czasie poprzekładam sobie sita, sprawdzę grzybki wczorajsze. Mamy zrobioną suszarnię na starej Westfalce. Westfalka i tutaj Edziu z tatusiem zrobili taką skrzynię z kątowników pospawanych. Do tego dorobili sita i na tych sitach, tak jak tam widzieliście, układamy grzyby i tu są cztery kółki. Tu czwarta jest. Za chwilkę przyjdą na tamtym sicie i jak suszę, to przekładamy. Z reguły Edziu suszy. No ale teraz jego nie ma. Pojechał w swoje strony na Wszystkich Świętych. Jeszcze nie wrócił, lada dzień już będzie. I on głównie suszy grzyby, pilnuje ich. Ale jak suszymy, to układamy zawsze mokre na górze, suche są na dole, nie na odwrót. Suchych nie przekładamy na górę, z tego względu, że jak tu się pali w palenisku, całe ciepło idzie przez te sita i gdybym suche
położyła na górze, te mokre parują i to by się unosiło. Te cały czas byłyby mokre, one by nie wyschły. Kwestia jest przekładać tutaj te suche, żeby palenisko jest po tej stronie nie ma paleniska. No i tu prędzej dosychają, z tej strony są wilgne, więc te sita trzeba już co chwilkę chodzić, przekładać, żeby one dosychały równomiernie. Jeżeli te podeschną, te już są takie podflaczałe, można je wtedy już przekładać, bo one nie będą parowały. No i drzwiczki, coś a la drzwiczki, bo nie ma tu drzwiczek, z tego względu, żeby była dobra wentylacja. Mamy zrobione z blachy, zostawiamy tak, żeby tu była przestrzeń, żeby ta para, wilgoć mogła wylatywać stąd, uchodzić, żeby była wentylacja. I teraz spójrzcie, jeżeli suche byłyby właśnie na samym wierzchu, tu mokre, to wszystko idzie w górę, tędy wychodzi, ale te by cały czas były wilgotne. One by nie doschły. Tak to wygląda. Palenisko palimy drzewem twardym, buk, dąb, z tego względu, że one się pomału spalają, nie dają dużego ognia. Sosna nie, bo sosna jest raz, że smolista, dwa, niestety daje ona duży ogień i grzyby by się popaliły. I tak tu na palenisko daliśmy taką też blachę, żeby odizolować bezpośredniość ognia na pierwsze sito, bo one by się... O, one by się... Jeszcze mi się tutaj jakiś sabotaż wkradł. Szpilka została. No trafi się, że jeszcze gdzieś się szpilkę przeoczy. O, no wyłaź, rzesznosz, kurczę. Wylazła. Słucham cię. Słucham cię. Niesiesz mi może grzybki? Nie, nie niesiesz mi grzybków. Nie myślałam, że niesie grzybki. Klient do ciebie. A klient do mnie. Przerwa na klienta. Ho, ho. Nie przejdę z tym sitem. Trzeba boczkiem, boczkiem. Świeże grzyby są ciężkie, suche, później lżejsze. Z reguły wysychają 1 do 10, nawet 1 do 11. Co to znaczy, że jeżeli macie 10 kilo surowych grzybów, po wysuszeniu zostanie kilogram bądź 90 deko. Tym jeszcze trochę brakuje. Mam już 4 sita. Dobra. I teraz zakładam, będę chodzić, podkładać delikatnie, też nie ostro, żeby nie było tu za dużej temperatury. O. I się suszą. Grzyby na suszarni przeschły przez całą noc dosyć fajnie, ale nie całkowicie. I jak są mokre, to wiecie co, przyklejają się do sit i później jak je już zbieram z tych sit, odrywają się i są takie białawe. No ale tak to jest, jak są grzyby mokre. I teraz przynoszę je do domu na kuchni. Moja babcia, moja mama kiedyś zawsze, dopóki nie mieliśmy suszarni, suszyły tu na kuchni. Kładła jedną cegłę, drugą cegłę, sitko i na tym sitku układała grzyby.
Tak pamiętam z dzieciństwa i już później, bo zawsze się tak te grzyby suszyło. Mamy kuchnię, mamy to szczęście, że mamy jeszcze kuchnię z paleniskiem, gdzie ogień się pali. Jak robiliśmy remont w domu, był taki czas, że wszyscy te kuchnie wywalali, bo one przeszkadzały. No niestety ona zajmuje jakiś kawałek pomieszczenia, ale dzisiaj żałują te osoby, które powywalały. Ja powiedziałam, że w życiu, chyba po moim trupie, ta kuchnia by była wywalona. To jest cały klimat, cały urok i można ugotować obiad. I tutaj ci, którzy mieli kuchnię, którzy mieli z tym styczność, to wiecie, że całkiem inaczej smakuje obiad ugotowany na takiej kuchni niż na kuchence gazowej. Tutaj jest obiad. Tu jest ogień naturalny, naturalne źródło ognia, są fajerki. No i całkiem inaczej smakuje. Tak samo te grzyby. Dosuszam je, tylko muszę co chwilkę sobie zmiatać, bo te okruszki, jak je przekładam, wybieram, lecą i pali się. Pachnie w całym domu suszonymi grzybami i nie tylko w domu. Teraz te takie podsuszone grzyby wykładam na tą siatkę i one będą swobodnie sobie pomalutku dosychać. No i dobra. Teraz wystarczy. I tak co chwilę przychodzę i przebieram. Te, które są całkowicie suche, odkładam do torby papierowej, dokładam kolejne, żeby się tutaj systematycznie suszyły, dosychały. Grzyby najlepiej jest przechowywać w torbie papierowej, w słoikach szklanych, bądź w takich przewiewnych, płóciennych workach. Moja mama wzięła, poszyła poszewki przewiewne i w tych poszewkach trzymamy na bojlerze, tak, gdzie jest ciepło, żeby one nie oddawały. Nie trzyma się grzybów w torbach takich foliowych, w jakichś plastikach, bo one będą oddawać, będą wilgotniały i niestety mogą zapleśnieć, mogą się mole spożywcze do nich dobrać i będzie po grzybach. Grzyb najlepiej jest, żeby był w suchym, ciepłym miejscu, gdzieś koło grzejnika. U mnie tak jak tutaj mogą stać tu, ale trzymamy je na bojlerze, nic się z nimi nie dzieje. Taka stara metoda. Kiedyś jeszcze grzyby, pamiętam jak dziadek przynosił prawdziwki, to babcia krajała je na kawałki, nadziewała na nitkę i tutaj ustawiała takie, już nie pamiętam, no coś w rodzaju rusztowania, były kołki. I te sznurki z grzybami tak wisiały, takie jak korale. I cała kuchnia tutaj tych grzybów była. Jak była tam, był piec, taki, w którym się piekło chleb, też jak babcia upiekła chleb, czy mama już później, to te sznureczki tak układali, taka była siatka na cegłach. Jeszcze jak ten piec był w środku ciepły, to mama te grzyby układała. Czy nawet jak piece żeśmy mieli w pokojach kaflowe, były bradury, to też w tych bradurach na piecu, na każdym piecu był taki haczyk na wieszanie ubrań, to tam też wisiały takie sznurki z grzybami. Takie mam wspomnienia z dzieciństwa. Tak się kiedyś te grzyby suszyło. Dzisiaj już mamy suszarnię. Tu w kuchni jednak je dosuszam. Jest ten klimat, jest ten zapach tych suszonych grzybów. I to jest to. No piec taki prawdziwy, tradycyjny, z takim, o tutaj ogniem, który się pali, tam o. Uwielbiam, jak przychodzę już po południu, wieczorem siedzę w domu, mimo że nie musi się tu palić, to podpalam, bo jak pali się w kuchni, jak strzela ten ogień, to jest ten klimat, dom żyje, mamy rury podkowe i stąd mamy ciepłą wodę, także żeby mieć ciepłą wodę do umycia, musimy też napalić sobie w piecu. Co prawda mamy też możliwość z centralnego pociągnąć wodę ciepłą, ale wiecie, ja muszę zapalić tu w tej kuchni, więc mam wodę ciepłą tu z podkowy,
A i przy okazji mam klimat, romantiko, wiecie? Grzyby się suszą i w międzyczasie robię też inne prace, których mi nie brakuje. Jest ich potąd, bez liku. Zdawałoby się, że jesień. Skończyły się prace na ogrodzie, na polu, w gospodarstwie i jest troszeczkę luźniej. Jeszcze nie. Tych prac jest ogrom. To, że wystąpiła powódź, niestety zdezorganizowało nam cały system prac i jesteśmy ze wszystkim do tyłu, dosłownie do tyłu. Propolis jest odstany. Jest dosyć sporo zapytań o propolis. Jak go zalewać? Ile ma stać? Kochani, prawidłowa taka proporcja jest 6 deko, czyli 60 gram, zalewamy pół litrem spirytusu nalewkowego, 70%. Wiem, że wielu z Was nie może kupić takiego spirytusu 70%, bo jest ciężko dostępny. Kupcie 94 i wtedy na butelkę spirytusu 94 wlejcie butelkę zwykłej wódki. Rozmieszajcie to i wyłapiecie, wypośrodkujecie. Ale najlepszy jest spirytus 70, nie 94, bo tam zachodzi reakcja i zostają zabite cenne właściwości, które wpływają na nasz organizm. Powinien stać w ciemnym miejscu bądź w ciemnej butelce 2 tygodnie. U nas stoi 3 i codziennie, przynajmniej raz dziennie trzeba przemieszać. Z tego względu, że zobaczcie, tu na dnie jest osad i jeżeli wsypujecie kit, on jest taki zgrudkowany, ale już później z upływem dni będzie robił się taki muł. I to trzeba zamieszać, żeby wszystkie składniki elegancko się łączyły z alkoholem. Po 3 tygodniach zlewa się to i ma kolor złota. To, co ja już mówiłam, taki złotawy kolor. O, widzicie? Chyba widzicie. Zlewać trzeba delikatnie, z tego względu, żeby ten osad nie leciał. Chociaż jeżeli wleje Wam się osad, też nie panikujcie, bo to są cenne. Ten osad na wierzchu, na dnie będzie grubszy, na wierzchu będzie taki tej frakcji bardzo drobniutkiej. I nawet jeżeli to przyjmiecie, to dobrze, bo to ma też cenne właściwości. To z tego później można robić jeszcze różnego rodzaju maści, różnego rodzaju leki do wyciągania wrzodów i tak dalej. My już tego nie robimy, nie pozyskujemy, chociaż kiedyś żeśmy próbowali, ale no wszystkiego się nie da, kochani, zrobić. Także rozlewam chwilę skupienia, co bym tutaj tego mułku nie nalała. No i to, co mówiłam, trzeba pilnować, żeby nie kapło nigdzie, bo niestety później już nie doczyścicie ceraty. Wiem, że wielu z Was zetknęło się z tym problemem. O, tu kropla mi wisi. Nie wzięłam sobie nic. Udało się, nie nakapało. Wiem, że wielu z Was takie troszeczkę przeżyło taki zawód, bo jak gdzieś Wam kapnęło, później nie możecie tego usunąć. Niestety to plami, bardzo plami. No i najlepiej to jest trzymać w szkle, w żadnych plastikach, w żadnych metalach, broń Boże, tylko i wyłącznie szkło. W miejscu ciemnym, jeżeli macie ciemne butelki, to może stać sobie w kuchni, ale w ciemnym miejscu. Jeżeli nie macie ciemnych butelek, no to w ciemnicy trzymać, zaciemnione. Dlaczego ważne jest, żeby było w ciemnym miejscu? Bo od światła, od promieni słonecznych on będzie tracił kolor, będzie blakł. Taki będzie robił się blady, blady, blady. No a to jednak starcza na troszeczkę, nie? Bo to się tylko kropelkuje. Chociaż moja mama nie kropelkuje, co żeście już widzieli na filmie. Dobra, ja sobie będę rozlewać. Nic w tym nadzwyczajnego, ani ciekawego już w rozlewaniu.
Także będę się z wami, kochani, żegnać, bo pracy mam na dzisiaj jeszcze dosyć sporo. Tu jak rozleję, to idę jeszcze do tamtej letniej kuchni, bo mam sporo prac. Także przestojów u mnie nie ma, nudy nie ma, aż wypieków dostaję. I życzę wam wszystkiego, wszystkiego co najlepsze, a przede wszystkim zdrowia, kochani, zdrowia. No i co? Do następnego. Muszę patrzeć, bo zaraz poprzelewam i dopiero będę tutaj miała. Cerata jeszcze pół biedy, bo ją wymienię. Ale na podłodze będzie gorzej. Mamusia by chyba szału dostała.